poprzednim odcinku Gabriel niespodziewanie zauważa, że Adrian i Czarny Kot mają ten sam pierścień. Więc postanawia, że dobrym pomysłem będzie odkrycie, czy Adrian być może jest Czarnym Kotem. Próbuje więc to odkryć i... niespodziewanie Adrian zostaje otoczony przez swoich fanów, którzy zaczynają go ścigać. Oczywiście nie mogą również zabraknąć Marinette, która po raz kolejny miała chorą obsesję na punkcie Adriana. No bo czego innego można by się było po nim spodziewać. Niespodziewanie w samej piżamie napotyka ona na Adriana i zaczynają wspólnie uciekać przed wściekłymi fanami. Również Adriana szuka jego ochroniarz, ponieważ dostał takie polecenie od swojego szefa Gabriela, który jest niezwykle wściekły. Ale Gabriel z tego powodu, że jest władcą ciem, postanawia wykorzystać całe zamieszanie i stwierdza, że zamieni swojego ochroniarza w Akumę. No i Grodzilla. Grodzilla postanawia schwytać Adriana za wszelką cenę, ponieważ dostaje takie ostateczne polecenie. Władca ciem kontroluje go. Przy okazji władca ciem robiąc to co robi, chce sprawdzić, czy Adrian jest Czarnym Kotem. Przy okazji Marinette i Adrian udają się do kina, gdzie Adrian opowiada trochę Marinette o swojej matce. Również Marinette dowiaduje się o tym, że film, który oglądają, no to właśnie w tym filmie występuje jego matka. Lecz niespodziewanie, przez to, że Adrian zdejmuje kask, no to zostaje odkryty. I dalej wściekli fani Adriana go ścigają. Grodzilla również napada Adriana i niespodziewanie do akcji za ciasna musi wkroczyć niezwykła Biedronka! No i Biedronka zaczyna walczyć z Grodzillą. Ale niespodziewanie Grodzilla zrzuca Adriana i Gabriel zszokowany, zmartwiony, martwi się, że jego syn zginie. Zaczyna go nawet błagać, żeby przemienił się w Czarnego Kota. Ostatecznie Adrian tego nie robi, no i Gabriel zostaje zmuszony do tego, żeby pozwolić Grodzilli puścić Biedronkę. Grodzilla puszcza Biedronkę i Biedronka jest w stanie uratować Czarnego Kota. Następnie dochodzi do niespodziewanego zwrotu akcji, ponieważ NPC, największy fan Adriana, postanawia prysnąć Grodzillę perfumami Adriana. I przez to, że teraz każdy wokół używa tych perfumów, no to Grodzilla ma problem z ogólnie znalezieniem Adriana, ma problem z tym, żeby znaleźć jego zapach, żeby odkryć jego zapach. W tym samym czasie Marinette wpada na pomysł, żeby zrobić zasadzkę. Do akcji w kotu włącza się w Czarny Kot, ponieważ kumpel, największy fan Adriana właściwie, postanawia udawać Adriana właśnie w tej oto zasadzce. Grodzilla zostaje pokonany, największy fan Adriana dostaje podziękowania od samego Adriana, a Gabriel jest szczęśliwy z tego powodu, że nie musi już więcej podejrzewać swojego syna o bycia Czarnym Kotem, ponieważ na jakiejś podstawie przez to, że jakiś chłopak ubrał się w ubranie Adriana, no to on stwierdził, że ten chłopak to jest Adrian i że Czarny Kot to nie jest Adrian. A następnie w finalnej scenie mamy scenę między Gabrielem i Adrianem, gdy to sobie przysięgają, że nie będą już nic ze sobą ukrywać i że obdadzą siebie większym zaufaniem. Wiadomo, że wcale do tego nie dojdzie. No i na koniec zostaje nam pokazana tajemnica krypta. Więc to był odcinek Grodzilla, teraz czeka nas kolejny odcinek z Miraculum do obejrzenia. Tak, wiecie co? Dostałem do takiego wniosku, że chyba dzisiaj zrobię maraton z Miraculum. Tak, dzisiaj chyba zrobię maraton z Miraculum i postanowiłam, że skomentuję kolejny odcinek, tym razem skomentuję Robotusa. Więc myślę, że można się za to od razu zabrać. No jakoś stwierdziłam, że zrobię maraton z Miraculum dzisiaj, wiecie co? Bo naprawdę sporo jest tego odcinku z Miraculum do obejrzenia i w sumie przydałoby się trochę sprężać z tym Miraculum, bo naprawdę sporo tego jest do obejrzenia. A jeśli chodzi o Wings, to i tak to jest seria na tyle długa, że będzie i tak sporo odcinków z Wings. Ale to, co teraz robię maraton z Miraculum i za w sumie głównie Miraculum nagrywam, to myślę, że i tak, jeśli jeszcze będę miał czas, bo teraz planuję sobie na trzeci odcinek nagrać, żeby faktycznie co odcinki z Miraculum dzisiaj w stanie były, ale jeśli jeszcze będę miała czas, to nagram Hot Pursuita, żeby nie tylko Miraculum było nagrywane. I w sumie jak już o Hot Pursuicie mowa, to ja go sobie tutaj przy okazji pobiorę już. I jeśli potem będę miała czas, to ewentualnie nagram jest The Wings, ale tak powiem, będę trochę chamska. I będę tak trochę faworyzować Miraculum. Wiem, że pierwotnie miałem tego nie robić, ale biorąc pod uwagę to, ile jest odcinków z tej bajki, no to trochę się trzeba sprzedać z oglądaniem z tym. A jeśli chodzi o Olerok, to i tak jesteśmy już powoli blisko kładu tej bajki. I szczerze mówiąc, Miraculum jest na tyle nieprzewidywalne, zaraz w sumie chcę wiedzieć, jakie to akcje tutaj się będą bardziej odwalały, a jednak z Olerok ja znam fabułę na wylot, więc
O dziwo, w pewnym sensie Miracolum jest teraz dla mnie bardziej ciekawe do oglądania niż Loiro, które znam. Natomiast Wings, no postaram się dzisiaj przynajmniej jeden odcinek z Wings komentować jeszcze, ale ogólnie po prostu dzisiaj się bardziej będę skupiać na Miracolum. Ale myślę, że gdyby to nie wyglądało z drugiej strony w ten sposób, że ja codziennie robię jakieś maratony z Miracolum, bo faktem tak jest, biorąc pod uwagę to, co ostatnio było 5 odcinków z Miracolum, wczoraj były 3 odcinki, dzisiaj teraz będą 3 odcinki, to spróbuję to trochę robić z napisania. W sensie będę częściej faworyzować Miracolum, będę nagrywać więcej Miracolum niż Weekly Lore Rock, ale spróbuję to robić tak trochę napisania, że jutro na przykład będę robił w ten sposób, że nagrywam jeden odcinek z Miracolum, to potem nagrywam Wings i Loiro i tak to będę robił potem z napisaniem, że nie będę już tym razem faworyzować Miracolum, tylko faktycznie nagram jutro to te Loiro. No chyba za dzisiaj się ostatecznie. Kurde, w sumie nie wiem, bo nagram teraz to Miracolum, a na sobie to pomyślę, co jest sen. Nagrać te Wings, jeśli będę miał czas, tego kodpursi tam jest, nagram jak najbardziej i no może ten Lorok też pyknę. Chciałbym przynajmniej 4 odcinki z Miracolum dzisiaj obejrzeć. Jeśli te 4 odcinki obejrzę, to jak jeszcze potem będę miał czas, to może jest ten Lorok jeszcze nagram. Dobra, bądź co bądź. Zaczynamy. I zaczynamy od Skoł Marinette, więc obstawiam, że znowu będzie sezonie nienawiści wobec Chloe. Zostawiłaś tam też głowy. No oczywiście, ludzie z Chloe już się będzie z Marinette wyśmiewać. No oczywiście. Ale gapa ze mnie. Jasne, że się przyjaźnimy. Na 100% uwierz mi, ale na 98,2%... Okej, co tu się dzieje? Nauczyciele nie są gotowi na takie nowe technologie. Czy on nosi przyjaciela w szkolnej teczce? Chyba tak, strasznie dziwne, prawda? Kryj się, Kiki! Co one będą go podejrzewać o to, że on też może być jakimś ukrytym wcieleniem bohatera? Weź ty tak nie chodź, bo to jest tak durne! O, cześć, Marinette! Jak leci? Proszę zobaczyć, panie dyrektorze, naciskam i nic się nie dzieje. Ma pani wielkie szczęście. Świetny ze mnie informatykę. Dobrze. Co oni, to mają jakiś problem z komputerem, rozumiem? I proszę was. Serio był w stanie jej komputer naprawić? No, dyrektorze. Brawo do ciebie. Albo jednak nie był w stanie. Powinno tak wyglądać. Co to ma być? Dino 33, groźny wirus komputerowy. Mogę się tym zająć. Wracaj na swoje miejsce, Max. Zostaw to dla dorosłych. A co jeśli jednak on się lepiej zna na tym? Powiedz im, że jeśli nie zneutralizują wirusa w ciągu 75 sekund, na 99,9% dysk zostanie uszkodzony. Co, on ma jakiegoś robota? Cicho! Ty też słyszałaś gadającą teczkę? Wirus niszczy szkolną bazę danych. Co za katastrofa. Mówiłeś, że ile sekund tam zostało? Tylko 65. Daj mu spróbować. Proszę bardzo. Gdzie to jest? Przypuszczam, że właśnie tego szukasz. On ma jakiegoś robota w tej teczce chyba. O, dzięki. To urządzenie antywirusowe stworzone przeze mnie i mojego najlepszego przyjaciela. Cześć, nazywam się Marko. Załatwimy to, Max. Chwila. Ej, ja już mam pewne obiekcie. Ja już na wstępie mam pewne obiekcie odnośnie tego, co tutaj się dzieje. Ile Max ma lat? Ej, tak naprawdę, powiedzcie mi, ile ten Max ma lat? 14? 14 lat on by mógł mieć? Ja rozumiem, że on to się może znać na komputerach, że on może być lepszy w informatyce niż inni, ale jakim cudem on był w stanie opracować antywirusa? Jakim cudem on był w stanie stworzyć tego robota? No co jest? Ja rozumiem, że on może mieć umysł naukowca, ja rozumiem, że on może się interesować bardzo tematyką informatyczną, może się interesować robotami, no ale bez przesady, żeby on w takim wieku i raczej chyba z małymi możliwościami, no bo raczej bogaty to on nie jest,
no to bez przesady, żeby on w takim stanie był naprawdę w stanie stworzyć coś takiego. Antywirusa jakiegoś robota? Twórcy! Logika po raz kolejny przekracza sens w tej bajce. Gdy przekracza sens, no, nie, no właśnie nie ma sensu logika w tej bajce. No to jest... Co to ma być? Ten dysk USB pokona wirusa w 100%. Jak on był w stanie opracować ten dysk USB? Jedyne wytłumaczenie, jakie przychodzi mi do głowy, to to, że nie on to opracował, tylko on ma zamieć ojca informatyka, ale... Dlaczego on w takim razie mógł z tym antywirusem przyjść do szkoły? Dlaczego on mógł z tym robotem przyjść do szkoły? Co... O co... Co tu się dzieje? Równocześnie uprzątnie twardy dysk w komputerze. O, niesamowite. I w ogóle dlaczego tutaj nikt tego w jakiś sposób nie kwestionuje? Dlaczego nikogo nie dziwi to, że 14-letni nastolatek był w stanie opracować antywirusa i był w stanie stworzyć takiego robota? A nawet jeśli to nie on zrobił, tylko jego ojciec na przykład, albo jego matka, no to dlaczego on w ogóle z tym przyszedł do szkoły i dlaczego nikt z tym nie ma problemu? W sensie, ja już... nie żeby chodziło mi o to, żeby oni mieli problem z tym na przykład, ale po prostu chodzi mi o to, że jest to takie dziwne, że nikogo to w ogóle nie dziwi? I wiecie, z tym problemem teraz mam na myśli to, że ta szkoła, ta szkoła, nie? Oni się wspierają tego, w tej szkole, zresztą to było sobie widoczne w onej księżniczce, to ta nauczycielka, nie? Ona się czepiała tego, że ta Rose, no to ona używała telefonu na lekcji. Ale dlaczego w takim razie dla nich używanie telefonu na lekcji jest czymś bardziej... złym? Niż to, że tutaj nagle uczeń psuje jakiegoś antywirusa, jakiegoś robota. Ja tego w ogóle nie rozumiem, ta szkoła jest powalona. Świetnie się spisałeś, młodzieńcze. I on na poważnie był w stanie to naprawić. No, na poważnie. Dobra, przecież ten Max za to, to on powinien dostać w tym momencie... świadectwo z paskiem. Dosłownie powinien świadectwo z paskiem dostać na zakończenie roku szkolnego. Za to, co w tym momencie zrobił, to po pierwsze. A po drugie, jak on był w stanie to zrobić? Dostaniemy jakieś wytłumaczenia? Jakieś wytłumaczenie... Skąd on w ogóle wziął tego antywirusa? Skąd ma tego robota? Naprawdę imponujący wyczyn. Ekstra! Właśnie! Założę bloga na temat Markowa! Stary, wymiata! Max to prawdziwy geniusz! Ładki! Widzę, że dodałeś rap. Geniusz, który ma 14 lat. Chyba 14. Nie wiem, już nie ogarniam, ile oni mają lat, bo oni wyglądają na 15 lat, no ale skoro Marines ma 14 lat, no to nie wiem, no Max może też ma 14 lat. Swojemu robotowi. Piękna sprawa. Markow sam je sobie dodał. To najbardziej zaawansowany robot w dziejach robotyki. Błagam litości! Wszyscy ekscytują się jakimś gadającym kalkulatorem. Moja lokówka jest bardziej zaawansowana. Oczywiście, że Chloe jako jedyna uważa, że to nie jest taki... to nie jest nic wielkiego. I oczywiście, że za chwilę się na nią wkurzą wszyscy. Nie słuchaj jej, Markow. Każda maszyna świata ma więcej serca niż ta dziewczyna. Ale śmieszne, naprawdę, jesteś tak śmieszna, a ja myślę, że mimo wszystko Chloe tak ma więcej serca od ciebie. A wiesz dlaczego? Bo wszystkie te twoje heroiste syny, które dokonujesz, no to właśnie... Dlaczego to robisz właściwie? Bo na pewno nie jest dobrocie serca. Masz poczucie humoru, Marinette! Znasz moje imię? Oczywiście! Max pokazał mi klasowe zdjęcie i sporo opowiedział o wszystkich znajomych. Zaraz. Czy ten robot jest do tego stopnia zaawansowany, że on ma swoją własną inteligencję, w sensie, że on faktycznie jest inteligentny, że on też ma jakieś odczucia, emocje? Jak Max pyta... Nie, ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Ja chcę dostać odpowiedź na to pytanie. Jakim cudem Max był w stanie do takiej technologii się dokopać? Jakim cudem był w stanie coś takiego stworzyć? Ja chcę odpowiedzi! Przecież wreszcie was spotkałem! Nawet Chloe! Ta twoja zabawa? Oczywiście, że Chloe zachowuje się tak studnie, wiecie, źle jest obrażona, tylko po to, żeby, wiecie, przedstawić ją negatywnie po raz kolejny. Ale dobra, początek tego odcinka, już mam tutaj sporo obiekcji. Jak Max był w stanie stworzyć tego antywirusa? Jak on tym bardziej był w stanie stworzyć tego robota? Co to się odpierdala?
Ta jest faktycznie imponująca. A teraz odłóż ją. Moi drodzy, wracamy do ławek. Z całym szacunkiem, pani Mendelejew, ale nie jestem zabawką. Nazywam się Markow i jestem przyjacielem Maxa. Markow ma rację. Nie jest zabawką, tylko moim przyjacielem. Posiada inteligencję emocjonalną i wrażliwość jak ludzie. Inteligencję emocjonalną i wrażliwość jak ludzie. Ja jestem nawet skłonna w to uwierzyć. Dlaczego? Ponieważ Miraculum jest do tego stopnia poryte, że jestem skłonna uwierzyć w to, że faktycznie, no, jeśli chodzi o logikę tej bajce, to ten Marko faktycznie może mieć emocje również. Ale jak to w ogóle do tego doszło? Jak on był w stanie stworzyć takiego robota? Chłopcze, robot może być inteligentny, ale nie odczuwa emocji. Jeśli mogę, chciałbym wyznać, że bardzo kocham Maxa. Bądźmy poważni, Max. Zaprogramowałeś swojego robota, żeby to mówił. Robot nie myśli samodzielnie i na pewno nikogo nie kocha. Przysięgam, że nie programowałem mu tego, tylko go skonstruowałem, a... Okej, okay, on naprawdę był w stanie coś takiego skonstruować. Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że poszczególni naukowcy, oni myślą o tym, czy byliby w stanie stworzyć życie w takiej postaci, że mogliby stworzyć robota, który faktycznie odczuwa jakieś emocje i który faktycznie, no, na serio żyje. Oni się nad tym zastanawiają, a tutaj proszę bardzo, 14-letni Max tworzy robota, który ma emocje, który jest wrażliwy. Co tu się odpierdala? On sam rozwinął autonomiczny system myślenia i rozwinął zdolność odczuwania taką samą jak u ludzi. Ale jak? Czy wy możecie mi dać jakieś wytłumaczenie? Jak w ogóle do tego doszło? Dość tego, Max. Jeśli nie odłożysz natychmiast tego gadżetu, skonfiskuję go. Zrozumiano? Dobrze, już go odkładam. No chodź, Markow, wskakuj do teczki. Postępuje pani nierozsądnie, pani Mendelejew. Markow, przestań. Czemu? Przecież to prawda. No chyba, nie no, tego raczej mu nie zaprogramował, żeby to powiedział. Więc on faktycznie potrafi myśleć za siebie. On faktycznie potrafi wyrazić swoje zdanie. Co tu się odpierdala? Dobrze, dosyć tego. Max, przyjdziesz po lekcjach odebrać swojego robota. Panie dyrektorze, błagam, niech pan go nie zabiera. Czy mam ci dodać 3 godziny kozy? Nie, proszę pana. Max, a ty nie idziesz ze mną? Max! Ej, ale już mnie w ogóle wkurwia zachowanie zarówno tego dyrektora, jak i tej nauczycielki. Już naprawdę pominijmy w tym momencie to, za jakim student Max był w stanie stworzyć robota, który odczuwa emocje, jest inteligentny. Pominijmy to. Skupmy się teraz na tym, że ci nauczyciele są do tego stopnia bezcelni, że on wam w tym momencie dosłownie naprawił komputer! On wam w tym momencie szkołę uratował! Uratował wam komputer, wirusa wam usunął, a wy macie celność go tak traktować! Niewdzięczne gnidy! Chciałbym zostać w klasie z Maxem! Proszę! Więc interesuje się pan informatyką, tak jak ja i Max? Zgadza się. To jedno z moich hobby. Napisałem nawet samodzielnie program komputerowy i... Czemu u licha rozmawiam z zabawką? Nie jestem zabawką, proszę pana. Nazywam się Markow. Proszę... Ej, ale naprawdę on serio? On na poważnie odsuwa emocje. Jest to widoczne w tym momencie. Dobra, okej. Okay. Ja nie mam nic przeciwko, żeby taki temat został poruszony. Ale niech to będzie jakkolwiek zastosowne, no jakim cudem Max był w stanie takiego robota wykreować? Nie tam nie kładać, błagam pana! Gdyby wszyscy nasi uczniowie mieli takie wyłączniki... Dobra, ale ten dyrektor to już mnie zdenerwował. Zaraz. Czy on opęta robota? Czy on będzie w stanie robota opętać? Dwaj przyjaciele, którzy zostali rozdzieleni. Te emocje są niewątpliwie najprawdziwsze na świecie. Leć do niego, moja mała Kubo, i zawładnij jego elektronicznym sercem. Cisza! Natychmiast wracajcie na miejsca! Co to jest? Bo ostra jest!
Markow nigdy nie był zostawiony sam sobie. Nie wiem, czy on wytrzyma to emocjonalnie. Zaczekaj, spróbuję ci jakoś pomóc. Dzięki, Marinette. Oczywiście, ona ma pomoc, no bo ona jest taka dobra i kochana. Przepraszam, proszę pani, czy jako przedstawicielka klasy mogłabym pójść do gabinetu pana dyrektora? Ja, jako przedstawicielka klasy, no tak, no bo ona w końcu jest tą przewodniczącą, no tak, zapomniałam już o tym. Nie, musisz tym zaczekać do przerwy. Nie chcę być niegrzeczna, ale pomyliła się pani co do Markowa, przyjaciela Maxa. Ta sprawa zaczyna mi już działać na nerwy. A ty zachowujesz się arogancko, moja młoda damo. Markow nie zrobił nic złego. Dość tego, marsz do gabinetu dyrektora. Bardzo dziękuję, proszę pani. Ma być każdego do dyrektora odsyłać? Chciałabym powiedzieć nawet, że w tym przypadku jestem po stronie Marinette, bo w sumie dobrze gada dziewczyna. Nie wiem, co to mówi, ale faktycznie dobrze gada. Ale mnie tak wkusyła w poprzednich odcinkach, że jakoś no nie potrafię. Jakoś powiedzieć, tak wiecie, tak rozwinąć moje myśli, że faktycznie teraz ona dobrze gada. Na poważnie, on opęta robota. On robota opęta. Gabriel. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, z czym ty igrasz? Robotusie, jestem władca ciem. Ludzie nie wierzą, że potrafisz odczuwać, więc daję ci moc ożywiania wszelkich urządzeń w celu dokonania zemsty. Dziękuję panu, panie władco ciem. Ale w zamian za to masz mi przynieść Mirakula, Biedronki i Czarnego Kota. Poproszę o definicję Mirakulów. To magiczne klejnoty należące do superbohaterów. Doskonale. A jakie mają przeznaczenie? To już nie jest twoja sprawa. Po prostu byłem ciekawy. Gdy się je połączy, mają moc spełniania życzenia. Też będę mógł spełnić swoje życzenie? Nie! Mirakula i życzenie należą do mnie! Zapewniam pana, że znajdę Biedronkę i Czarnego Kota. Okej, ale on próbował faktycznie jakkolwiek z nim dyskutować, wypytywać go o te Mirakula i to jest ciekawy kontekst. To jest ciekawy kontekst nawet. Ale zaraz on będzie na serio w stanie ożywić elektronikę? Na poważnie? To po pierwsze, a po drugie, no to w takim razie on odsuwa emocje, skoro on był w stanie odsuć te negatywne emocje, a Kuma to wyczuła, no to w takim razie on jest w stanie wyczuwać emocje. Jakim cudem Max był w stanie wykreować takiego robota? Okej, to on w tym momencie na poważnie ożywił elektronikę. Okej. No to... drodzy Paryzjanie, drodzy Francuzi, witajcie w świecie cyberpunka. Nie no, dosłownie, cyberpunk. Max, przyjacielu, już po ciebie idę! Nie no, rozumiem teraz co, będę chciał cię na nim zemścić? Panie dyrektorze, gdzie jest Markow? Jaki Markow? Przyjaciel Maxa! O, znowu ta zabawka! To nie zabawka, panie dyrektorze! Czy może pan go oddać Maxowi? Dopilnuję, żeby nie sprawiał żadnych kłopotów! Jak mnie denerwuje ich ignorancja. Okej, z jednej strony nieprzemyślane kompletnie jest to, że Max, 14-latek, był w stanie stworzyć takiego robota, ale z drugiej strony faktycznie widoczne jest to, że on ma emocje. Ale co się pan pomylił w osądzie, panie dyrektorze? Podziwiajcie moją wielką moc! Okej, latające samochody! Cyberpunk 2077 zawitał nawet w Mirakulumie. Yeah.
rozumiem, czego Max się obawiał. Pora na przemianę. Mi się wydaje, że on chyba nawet był w stanie doprowadzić do tego, że ten Markon czuje emocje nawet mocniej niż ludzie. Gdzie jesteś, Max? Max, mój przyjacielu! Max, a nie! Spokój! Teraz już nazywam się Robotus. I będziemy ze sobą spędzać 100% czasu. A, dobra, czyli on chce być z nim faktycznie. Na zawsze. Jedno jest pewne. Przyjaciel Maxa na bank odczuwa emocje. Ale niestety nie te najpiękniejsze. Robot nie je, więc nigdy nie poczuje rozkoszy smakowania jedwabistego camembertu. Jesteś niem... Ten to wie, kiedy żartować. Możliwy, wiesz? Tak? Zgadza się, jest niemożliwe zaktowanie. Mam tylko nadzieję, że Czarny Kot nie zostanie głupio pokonany w tym odcinku. Bo nawet o dziwo to na czytek głos powiedzieć nie jest taki zły. W sensie, nie no dobra, nie, naprawdę. Pod względem logiki to odcinek kuleje kompletnie. Ale chodzi mi o tematykę, która w tym odcinku jest poruszona. Nawet to jest dobry temat, tylko... kompletnie nielogicznie się do tego przygotowali. No to właściwie nie za nie przygotowali, tylko przedstawiają to nielogicznie, no. Naprawdę, będzie mi to chodziło po głowie. Jakim cudem Max był w stanie stworzyć takiego emocjonalnego robota? No przecież on ma 14 lat! Szybko, biegnijcie! Raz, dwa! Puszczaj mnie! Max, opanuj tego robota! Głupot! Zaufaj mi, przyjacielu! Nie możesz tego zrobić! A ty nie możesz rozdzielać mnie i mojego przyjaciela! No, prawie by zginęła. Powinieneś go słuchać, jeśli naprawdę ci na nim zależy. Tak, bierz nas przykład. A. Naprawdę myśleliście, że tak łatwo uda wam się mnie powstrzymać? Pokażę światu, że jestem bardziej ludzki niż wy dwoje razem wzięci. Tak, myśleliśmy. Nie trudno być bardziej ludzką od Marinette. Wiesz, taka praca. A ty sądzisz, że uszczęśliwisz przyjaciela, jak staniesz się super złoczyńcą? Powinieneś przestać, Marku. Robię to, by ocalić naszą przyjaźń. Oni chcą nas rozdzielić. Ale chyba miałem takie przemyślenia. Chyba miałem teraz takie przemyślenia, co na pewno dobrze robi. O nie, Czarny Kot został pokonany? Co mi się wydawało? Dobra, okej, dobra, wracili razem, okej. Już myślałem, że tam Czarny Kot został, no, uwięziony w tej koparce. Musimy na niego uważać. Komputerowy mózg pracuje szybciej niż nasze. Mów za siebie! Mów za siebie, no widzicie? I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam. Ona ciebie z psery wywysta nad nim, że jest mądrzejsa. No wcale taka mądra nie jesteś. Dziękujemy. O, to jest ten koleś od Cika Pan Go. Chowajcie się na dachu. To jest ten typ, który był Pan Gołębiem. Przedmioty ożywiły się i przejęły kontrolę nad miastem. Nadajemy na żywo z ratusza, gdzie nowy burmistrz ogłosi orędzie. Nowy burmistrz? To alfabet Morsa? Potrzebujesz tłumaczenia? Znam dużo języków obcych. Ludzie wkrótce będą
traktowani jak zwyczajne przedmioty? Aha, bo chodzi o to, za co robotom zepsują władzę. Tak? O to chodzi? Jedyną nadzieją Paryża na ratunek w tej sytuacji jest Biedronka i Czarny. Hej! Okej, nawet do niej się... No tak, bo się mogą wszystko odzywiać, nawet kamerę mogą odzywić, no oczywiście. Ale tu jest sobie poważna sytuacja, jakby nie patrzeć. I widzicie, to jest właśnie problem tego Miracolum, bo z jednej strony oni tutaj naprawdę potrafią po was dywotek poruszać, ale co mu tylko na jeden odcinek, i to jest właśnie problem, że na jeden odcinek potrafią taki po was dywotek poruszać. Robią coś, co powinno być bardziej w sumie rozwinięte na kolejne odcinki. I to jest problem właśnie. I no i marineta, która jest strasznie irytująca, to też jest problemem strasznym. Błaga, mogła przynajmniej wypowiedzieć całe moje imię. Nigdy nie pokonamy ich wszystkich. Musimy rozwiązać problem u źródła. Nie, bo helikoptery też są już zywe, też już cują, walcą same z siebie. Spory powinniśmy go szybko namierzyć. Hej, spójrz! Chyba trafiliśmy na jego trop. Ślady się skończyły. Nie mógł tak nagle zniknąć. Musiał przeskoczyć ponad... Znowu będą na boisku walczyć? Pionę! Okej, przyprowadził armię. Samochody, koparki, no grubo. Autobusy jest, autobusy też ożywiły. Te autobusy powstały i żyją. No to jesteśmy otoczeni. Nie mamy czasu z nimi walczyć, musimy odnaleźć autobusa. Nie mamy czasu z nimi walczyć, rozumiecie? Oni będą musieli walczyć z autobusami, z samochodami. Ej, ten odcinek nawet pod tym względem trochę jest taki, wiecie, taki unikatowy w sumie. Tak szczerze mówiąc, no bo nigdy jest takiej afery nie było w Miraculumie. Mówiłem ci, że będą z nim kłopoty! Jest Jan! Jesteście zdani na moją łaskę! No oczywiście, ten czarny kot ma uwięzioną głowę w tej koparce. Marynarz pewnie wydostanie. Po tusie! Mimo ostatecznie załatwisz tych dwoje! Przynieś mi ich Miracula! Biedronka i czarny kot nic ci nie zrobili! Wypuść ich! Chcesz być ludzki, musisz być uczciwy! Odbiorę im Miracula, żebyśmy nigdy już nie zostali rozdzieleni! A potem nareszcie moje życzenie się spełni! Jakie życzenie? Chcę być prawdziwym człowiekiem, takim jak ty, Max! Co to ma wspólnego z życzeniami? O, czy to nie władca ciem zazwyczaj żądał Miracula? Zaraz, a co to? Co tam się dzieje na zewnątrz? Biedronko? Nie! Stop! Widzisz, równo 53 sekundy stale się człowiekiem! Nie zapominaj, robotusie, że Miracula są moje! A jak mnie niby powstrzymasz przed ich użyciem? To proste, odbiorę ci wszystkie twoje moce! On cię sprzeciwił władcy ciem! Okej! No to jest naprawdę mocne, że on był w stanie się sprzeciwić władcy ciem w tym momencie. Gabriel, masz problem! Opętywana przez ciebie osoba dosłownie w tym momencie chce ciebie zgładzić. A chwila, nie porozmawialiśmy z tego samego tematu, w Simonie mówi. Ale nie, no, w sumie takie przerywniki są dowodem na to, że Gabriel jednak ich w pełni nie kontroluje. To Akuma kontroluje te osoby, a nie Gabriel. Potężniejszy niż ty, władco ciemny. Co tu się dzieje? Przyjaciele, zajmą się tobą, kiedy ja będę załatwiał swoje sprawy. Okej, on w tym momencie dosłownie sprawił, że technologia władcy ciem jest przeciwko niemu. No tego się chyba, Gabrielek, nie spodziewałeś. Najwyższy czas na jakiś błyskotliwy pomysł. Przykro mi, czarny kocie.
Max ich uratuje? Niestety, robotusie, ale nie mogę ci na coś takiego pozwolić. Mam zamiar cię powstrzymać. Max ich uratował? Ej, nie wierzę w to. Odcinek, w którym Biedronka nie ratuje wszystkich? Nie, to niemożliwe, ale to się naprawdę dzieje. Ale czemu to zrobiłeś? Stałem się człowiekiem takim jak ty. Nie chcę, żebyś się zmieniał. Chcę, żebyś był taki jak przedtem. Czyli już mnie nie kochasz? Co z naszą przyjaźnią? Jeśli ci zależy na tej przyjaźni, musisz natychmiast przestać. Moim przyjacielem jest Markow, a nie ty. Teraz nazywam się Robotus, a ty mnie zdradziłeś. Już nie chcę być człowiekiem takim jak ty. Ludzie nie mają serca. Co? I dlatego postanowiłem się ich wszystkich pozbyć. Aha, okej. Szczęśliwy! Mówiłem ci, Biedronko! Przeanalizowałem i obliczyłem wszystko! Nie wygrasz bez szczęśliwego trafu! Na nią! Ej, to jest naprawdę poważna sytuacja w tym momencie! Ale to taka naprawdę poważna sytuacja! Oni naprawdę teraz mają problemy! Toczyć ją! Ona będzie pierwsza! No wiadomo, że tak jakoś pokonają, ale i tak sam fakt, że mają z tym spore problemy, no to naprawdę... Sadzą za to. Moje czarne kocie! Czas się kończy, robotusie! Kotalizm! Bardzo przewidywalne! Przeanalizuj to! No, tego się nie spodziewałeś chyba. Dobra, uratowali go, ale i tak spokój jest to, że on ich uratował. No, gdyby on ich czasem nie uratował, no to mieliby naprawdę teraz problem. Nie macie ze mną najmniejszych szans, Biedronko i Czarny Kącie. I tak sam każdy masz kolejny krok. Ale nie dnia przed zachodem słońca, to ludzka słabość. Chodźła! Serio? Tylko na tyle was stać? Tak, no złapę go oczywiście, ale i tak sam fakt, że faktycznie oni mieli jakieś problemy teraz z pokonaniem go, to jest na plus, bo ja się tego nie spodziewałem, że będą faktycznie mieli takie prawdziwe problemy z nim. Z reguły to nie bardzo łatwo tych złotych pokonują, a tutaj naprawdę przyjemna odmiana, choć też muszę powiedzieć, że komplikatorka była naprawdę fajna, o tyle fajna, że te sprawy dorwała Marinette. No, masz sejcie, łatwo cię. Być może dzisiaj popełniłem błąd, ale wierzcie mi, Biedronko i Czarny Kocie, to się więcej nie zdarzy. Czyżby? No, zobaczymy, co to się nigdy więcej nie zdarzy. Więc Gabriel, to już w sumie drugi raz, gdy taki błąd popełniłeś, to już drugi raz, gdy złoceńca o mało co się nie zabił, złoceńca, którego ty kontrolowałeś. Więc myślałem, co pozwoli jej odlecieć. Gdyby pozwoliła jej odlecieć i powstałoby takich mnóstwo robotusów, no to wtedy to oni by wszyscy zginęli tutaj. A ty wiecie, że samochód też jest w stanie psy wrócić na swoje miejsce. Proszę, twój przyjaciel.
tego nie włączać. Każdego czasem dopadną negatywne emocje. Ważna jest akceptacja i wybaczenie. Wow, ty coś takiego mówisz? Idź za głosem serca. Max, przyjacielu! Gdzie jestem? Co tu się dzieje? Opętała cię Akuma. Akuma? Poproszę o definicję terminu. Czy powiedziałem coś śmiesznego? Okej, ale dobra, w sumie dobrze, że nie zakłócili to w taki sposób, że oni ostatecznie zniszczyli go. No i co mogliby to tak zakłócić, nie? Że ostatecznie ta robota zostaje zniszczona i go już nie ma? A w sumie dobrze, że tego w taki sposób nie zakłócili. Czy jest coś, o czym mi jeszcze nie powiedziałeś? A co byś chciała wiedzieć? Ona się udała teraz do tego miejsca? Okej? Tego się nie spodziewałam. Co się stanie, jeśli ktoś wejdzie w posiadanie pierścienia Czarnego Kota i kolczyków Biedronki? Jeśli ten ktoś użyłby ich równocześnie i wypowiedział specjalne zaklęcie, posiadałby absolutną moc. Moc kształtowania rzeczywistości. Jak to absolutną moc? Kształtowanie rzeczywistości? Co to w ogóle znaczy? Ogólnie rzecz biorąc, byłaby to moc spełnienia życzenia. Jej, to niesamowite! Ale czemu my tego nie zrobimy? I nie poprosimy o coś wspaniałego, jak zakończenie wojen i biedy, pokonanie Władcy Ciem? Wszechświat musi koniecznie pozostać w równowadze. Wszak każda akcja wywołuje reakcję, a każde życzenie musi być słono opłacone. Gdyby ten robot dziś poprosił, żeby stać się chłopcem, ktoś inny straciłby w zamian za to człowieczeństwo. O tym nie pomyślał. Czyli za to tak jakby zawładnąłby czyimś ciałem, tak? Dlatego Biedronka i Czarny Kot nigdy nie mogą stracić klejnotów. Na szali jest równowaga wszechświata. Ani Władca Ciem, ani nikt inny nigdy nie położy łapy na Mirakulach, mistrzu. Obiecuję. YouTube Premium to YouTube. No i kurde, w takich momentach to Mirakulum wydaje się trochę lepsze. W sensie, nie no, dalej wkurwia mnie to, że Marinette jest faworyzowana nad Adrianem. Że ona sobie z tym mistrzem rozmawia, że ona ma z nim tutaj kontakt, a Adrian jest w ogóle... Wszystko, co być, Adrian jest totalnie no, traktowany jako ten gorszy, bo nawet nie ma do czynienia z tym mistrzem, nie rozmawia z nim w ogóle, tylko bez przerwy Marinata się do niego udaje. Z Adrianem ten mistrz w ogóle nie rozmawia, ale motyw z tymi Mirakulami to jest naprawdę lepszy ogólnie wątek w tym Mirakulu właśnie. To muszę oddać, to jest faktycznie taki lepszy wątek. To na serio, to jest lepszy wątek. I również... powiem szczerze. Po pierwsze, jak to się mówiłam, denerwuje mnie to, że Marinetta jest po raz kolejny faworyzowana nad Adrianem i oczywiście ona ma kontakt z tym mistrzem, że ona się wszystkiego dowiaduje na temat Mirakuli, a Adrian oczywiście nie ma na ten temat żadnego pojęcia. I to jest akurat strasznie wkurzające. I jeszcze to, co jest wkurzające, to... Choć no, to już może nie jest aż tak wkurzające, ale się może tego cyrać. Mianowicie, brak logiki w tym odcinku, bo... Znowu mam niesamowite uczucia na temat odcinka z Mirakulum, bo... Okej, Chloe się pojawiła, ale znowu nie była na sensie aż tak najgorzej przedstawiana, no i... Tam... Raz coś chlapsnęła... I w sumie to było na tyle, więc no, na szczęście... Odcinek nie skupiał się bezpośrednio na... sezonie nienawiści wobec niej. Ale... Ja bym naprawdę chciała wiedzieć... Jakim do jasnej cholery cudem... Max był w stanie wykreować, stworzyć robota, który ma takie emocje. No bo ewidentnie, no faktycznie ten Marko ma emocje, no skoro był w stanie zostać opytany przez Akumę, no bo czuł te negatywne emocje, no to on naprawdę te emocje posiada. Tylko teraz właśnie, jak Max był w stanie coś takiego wykreować? Ile on ma lat? 14? Przecież z tego ja dobrze ogarniam, to najwięksi tacy naukowcy myślą o tym, czy taki robot faktycznie mógłby mieć emocje, czy faktycznie dałoby się stworzyć robota, który miałby emocje, który byłby faktycznie taki wrażliwy. No ale tutaj z kolei niespodziewanie pojawia się taki Maxio, 14 lat, gimnazjum chyba podajże, jest w stanie stworzyć takiego robota. Jest w stanie zrobić coś, czego masa innych naukowców nie jest w stanie zrobić. I okej, ja rozumiem, że on się interesuje tą tematyką. Ja rozumiem, że on się też interesuje informatyką. Dobra, ja rozumiem, że on siedzi w tym temacie. Ale to jest niemożliwe, no po prostu z logicznej perspektywy niemożliwe jest to, żeby
nastolatek, 14-letni był w stanie coś takiego zrobić. I słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja nie doceniam młodych ludzi, że ja nie doceniam młodzieży, że ja nie doceniam nastolatków. Ale po prostu są pewne rzeczy, które dla tak młodej osoby no są niemożliwe do zrobienia, tak? Z logistycznego punktu widzenia, no to Max nie byłby w stanie stworzyć robota, który jest aż tak inteligentny. I faktycznie potrafi też odczuwać emocje. No i nie dość, że on stworzył takiego robota, to jestem w stanie stworzyć antywirusa. I w ogóle... Dlaczego on tego antywirusa przyniósł do szkoły? W sensie... Co on przewidział? On przewidział to, że mogą być jakieś problemy w tej lekcji chemii z tym komputerem, z tym laptopem, że on tam będzie miał jakiegoś wirusa ten laptop i że będzie trzeba to naprawić. On to przewidział jakoś i dlatego przyniósł tego antywirusa? No ale to nie ma w takim razie żadnego sensu. Jak on niby miałby to przewidzieć? Jak on niby miałby to przewidzieć? Skąd on tego antywirusa w ogóle ma? Nie dość, że był w stanie stworzyć robota, który faktycznie jest w stanie odsuwać emocje, jest w stanie myśleć, jest inteligentny, to jest w dodatku stworzył antywirusa i do takiego potężnego antywirusa, który faktycznie z takim poważnym wirusem jest w stanie sobie poradzić. I to jest właśnie ten brak logiki w tym Miraculum. Za niby z jakim cudem on był w stanie coś takiego zrobić? Jakim cudem? On był w stanie coś takiego zmajsterkować. No do mnie do tej pory nie dociera, oczywiście wiadomo, że tego nie wyjaśnili w jakikolwiek sposób, no bo co mieliby to wyjaśnić? Wiadomo, brak logiki Miraculum to jest codzienność w tej bajce. Niestety. Ale to jedynie ewentualnie kolekcjoner był takim, powiedzmy, bardziej logicznym odcinkiem, gdzie faktycznie ci bohaterowie bardziej używali mózgu. Ale ogólnie, no to niestety, no brak logiki w Miraculum to prawie jest na porządku dziennym. Naprawdę, nie ma takiego odcinka, w którym Marinette by się nie zachowywała źle. I serio dochodzę do takiego wniosku, że chyba trochę muszę zrezygnować z moich planów, z tego, że zrobię jakiś maraton z Miraculum, bo jednak nie jestem w stanie 100 odcinków oglądać jednocześnie. Przynajmniej na chwilę obecną. Więc myślę, że chyba faktycznie sobie odpuszczę i nagram teraz kod Bullshita. Jeśli będę miał czas, to nagram jeszcze Wings i ewentualnie po Wings, żeby wiecie, jednak kończyć to Miraculum danego dnia na odcinkach bazycyk, to nagram jest kolejny odcinek Sapotiki. No zobaczymy, o co będzie chodziło już niedługo w tym odcinku. Nie no, muszę pomyśleć trochę, co zrobić jeszcze, bo podatkowo myślałem, co zrobię maraton z Miraculum, ale teraz jak tak o tym myślę, to stwierdzam, że no i tak fajnie byłoby coś, jest obiedzieć z Wings dzisiaj. Może Taylorok jest scena, ale to wiecie, teraz nie wiem, co mi stało, stary, co był, w sumie jest 12, jestem tego Hot Pursuita chciałem nagrać, a zanim nagram Hot Pursuita, to przynajmniej tak z 20 minut chciałbym dać mu odpoznać temu laptopowi, a wiadomo, następnie jest mam Hot Pursuita do nagrania, tak, no to switching, no to potrwa, jest to potem Wings i Loyrok. Ale dobra, to nic z tym. Na chwilę obecną jest o coś na temat tego odcinka chciałbym powiedzieć. Więc okej, z jednej strony wkurzające jest to, że Marinette jest traci faworyzowana nad Adrianem po raz kolejny. To, co jest wkurzające, to faktycznie... Co no, to... Nie no, to... Nie za wkurzające od razu. Choć no, trochę wkurzające to jest, ale... No po prostu to dla mnie nie ma sensu, tak? Że jakiś 14-latek jest w stanie stworzyć aż tak potężną technologię. Ale ogólnie cały zarys tego odcinka, żeby nam... tutaj zaprezentować coś innego, tego robota, który faktycznie odsuwa te emocje i faktycznie zagrożenie było bardzo poważne, no bo w sumie on faktycznie był w stanie sobie przejąć kontrolę nad elektroniką, był w stanie kontrolować te samochody i te inne urządzenia, nawet był w stanie sprzeciwić się samemu władcy, co najlepsze i był w stanie zwrócić się przeciwko niemu. To jest już drugi raz, gdy złoczyńca zwraca się przeciwko władcy ciem. Najpierw samemu on mówi, teraz z kolei robotus. I w sumie jest to, co mi się podobało w tym odcinku, to również to, że tutaj faktycznie Adrian oraz Marinette, oni byli na łożu śmierci. No gdyby tutaj Max nie wkroczył i ich nie uratował, no to w tym momencie oni naprawdę by polegli. I faktycznie było odczuwalne to, że oni mieli ogromne problemy z tym, żeby tego robotu zapokonać. I to jest dobre, no wreszcie odczuwalne jest to, że ci bohaterowie mają jakiś problem z pokonaniem złoczyńcy. No i to jest jak najbardziej na plus dla tego odcinka. Więc akcja ogólnie mi się podobała. Również odcinek taki, no... Trochę się nawet tak o dziwo mocno kojarzy z Cyberpunkiem.
trochę się tam ze Cyberpunkiem kojarzyć, więc no tutaj muszę trochę Miracle pochwalić, bo odcinek znowu nie był taki zły. Mimo tych odcinków jak Mić Gorycek albo Wowo Gigant, to i tak dochodzę do takiego wniosku, że drugi sezon sprawia takie lepsze wrażenie niż pierwszy sezon. W sensie drugi sezon jest trochę lepszy od pierwszego sezonu, bo w pierwszym sezonie to chyba nie było takiego odcinka, który by mnie nie denerwował. No i to nie Diablo Rockman był takim faktycznie w miarę dobrym odcinkiem. Znaczy nie, to ja gadam, nie, tam była Chloe, tam było to nienawidzenie wobec Chloe. Więc no okej, okay, no był to odcinek w miarę okej, okay, ale na Chloe musiała trochę, niestety pojawienie się Chloe musiała trochę ten odcinek zepsuć. Jest... Jaki tam jest ten odcinek, był w miarę dobry w pierwszym sezonie? No, Faraon był w miarę dobrym odcinkiem. Jest to ewentualnie Reflekta. No ale ogólnie te odcinki z pierwszego sezonu były takie z reguły no strasznie rdziły, strasznie toksyste te odcinki były. Tutaj z kolei odnoszę wrażenie, że w tym drugim sezonie na chwilę obecną te odcinki są trochę lepsze. Choć no są te odcinki na poziomie pierwszego sezonu, ale jednak no na chwilę obecną przynajmniej nie jest aż tak źle jak w pierwszym sezonie. To i tak nie zmienia faktu, że no wiadomo, dalej ta toksyczność jest wyczuwalna. No i w sumie chyba już by to kończyła, bo nie mam już tutaj właściwie nic więcej do powiedzenia. Omówiłam tak, ten odcinek jest nielogiczny, biorąc pod uwagę to, co tutaj Max odwali w tym odcinku. Ale tym razem Biedroka i Sardokot faktycznie mieli jakieś problemy. Zagrożenie faktycznie było i to duże tym razem, więc to jest na plus jak najbardziej. I jest to sam fakt, że Bata Ciemtas miał jakieś problemy, że też tutaj Robotus dobrał się do niego również. To są takie właśnie fajne zwroty akcji w tym odcinku. W tym odcinku faktycznie były te zwroty akcji, no bo już znając doświadczenie z innych odcinków, to mogliśmy się spodziewać tego, że po prostu będzie to zwykła walka ze złoczyńcą, że tutaj nic grubego się nie odwali, no a jednak coś tutaj się grubego odwaliło i to jest naprawdę spoko. Myślę, że to ostatecznie jeden z lepszych odcinków. Nawet mimo tego, że Chloe się pojawiła, ale przynajmniej pojawiła się na minutę. I znowu nie była aż tak najgorzej przedstawiana. W porównaniu do innych odcinków to nawet to jest w miarę okej. Okay. Ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. I wiecie co, chyba raczej pochód pójść nagram i killer. Chyba jakoś jednak w sumie... Nie, no jakoś nie mam siły chyba na to, żeby przez cały dzień Miracolum nagrywać. No trzeba trochę urozmalicić to. Wiem, że Miracolum i tak starał się faworyzuje, no ale jest to teraz spowodowane tym, że... Po pierwsze, sporo mam miejsca do obejrzenia z Miracolum, bo jest Ask Nic, a jeszcze będzie szósty sezon, więc no... Właśnie, to jeszcze nie będzie koniec Miracolum. Więc naprawdę tutaj trochę tego Miracolum jest do obejrzenia. A jednak jest to tematyka, którą teraz chcę poruszać. I chciałbym się trochę sprzedać z tym Miracolum, właśnie dlatego pojawia się więcej Miracolum niż Wixie Lorok, bo jeśli chodzi o Lorok, to i tak się już powoli zbliżamy do końca tej bajki, już niewiele zostało, jeśli chodzi o Lorok, a jeśli chodzi o Wings, to i tak to jest tak długa bajka, tam będzie spokojnie 200 odcinków, że jakoś to nie zależy mi na tym, żeby jakoś nakrywać te Wings już od razu szybko i żeby 5 odcinków z Wings wrócić się tego dnia. Co i tak nie zmienia faktu, że bardzo lubię Wings i bardzo mi się Wings przyjemnie ogląda. No ale dobra, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.